I możemy lecieć. To witam serdecznie wszystkich na dzisiejszej prezentacji. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego Skyway to może być biznes Twojego życia. Napiszcie, czy są dzisiaj na czacie jakieś nowe osoby. Czy mamy dzisiaj nowe osoby? Jeśli ktoś jest nowy, niech napisze. A my lecimy dalej. No i teraz tak, kilka faktów na temat tej technologii. Duże miasta są dzisiaj przepełnione. Na jedną rodzinę przypada często już nie jeden, ale dwa samochody. Ludzie poszukują innych, nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiłyby im szybki i bezpieczny transport z miejsca na miejsce. Do tego transport stosunkowo ekonomiczny. Dlaczego? No tak po prostu wynika z badań i tak naprawdę 90% ludzi, którzy zamieszkują tą planetę, potrzebuje technologii Skyway, tylko po prostu jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. I teraz, co ciekawe, badania przeprowadzone wśród Amerykanów jasno pokazały, że nie mieliby oni nic przeciwko powietrznej gondoli, która zawiozłaby ich przykładowo z Manhattanu na Brooklyn, zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy w Nowym Jorku są największe korki. Czyli zostały po prostu zrobione już na ten temat badania, które pokazują, że po prostu jest zapotrzebowanie na usługę taką, jaką jest Skyway, czyli jest to kolejka nadziemna. I właśnie dzięki takiej kolejce będzie można właśnie wymijać wszystkie korki, ale czyli korki w mieście, tak mam na myśli. Ale no nie o to tylko chodzi, bo tak naprawdę ważne jeszcze jest to, że właśnie ta technologia, czyli strunowa technologia kolejki nadziemnej jest dużo tańsza niż budowa autostrad oraz budowa metro. Jest również dużo bardziej po prostu bezpieczna. W broszurze, którą dostałam na targach transportu w Berlinie, jak w nich uczestniczyłam, to właśnie jest też informacja, że w tej chwili nawet taka kolejka posiada zabezpieczenia przed terrorystami, tak? Czyli również patrzy firma pod tym kątem, żeby ta kolejka była z wszystkich jakby tutaj miar bezpieczna. Jest również no nie tylko tańsza, ale też dużo bardziej ekologiczna od innych środków transportu, no bo po prostu jakby no nie wydziela tutaj właśnie spalin, tak? Przy budowie tej kolejki jakby nie niszczymy też środowiska naturalnego, ponieważ wszystko jest nad środowiskiem naturalnym, wszystko jest nad ziemią, więc to są zalety tej kolejki. I teraz dalej. Co do faktów. Ile to kosztuje? Ile metrów nad ziemią będzie jeździć? Kto to finansuje? I jak ty właściwie możesz na tym zarobić? Właśnie zaraz do tego przejdziemy. Wysokość tras to około tak 5 do 10 metrów nad powierzchnią ziemi. Jeśli chodzi o to, jak taka kolejka nadziemna po prostu jest wygląda, jej koszt w odniesieniu do innych środków transportu, to już mówię, koszt budowy 1 km trasy Skyway to jest tak 3 do 5 milionów dolarów. W porównaniu do tego koszt budowy 1 km autostrady wynosi 10 do 15 milionów dolarów. A jeśli chodzi o koszt budowy 1 km już metro, tak, no to około 50 do 80 milionów dolarów. A natomiast tu też na koniec jest podany przykład konkurencji Skyway, czyli Hyperloop. To jest Hyperloop, jeśli ktoś nie wie, to jest budowana taka kolejka, ale przez firmę Tesla. I to jest właśnie konkurencja do Skyway. Ale zobacz, oni tak czy siak mają dużo droższą tą kolejkę, 40 do 50 milionów dolarów za 1 km, a Skyway ma 3 do 5 milionów dolarów za 1 km. Dlatego widać doskonale, no, że po prostu przebijają, wiadomo, wszystkie w tym momencie tutaj inne te środki transportu. I teraz pytanie, bo tak bardzo dużo osób zadaje takie pytania, czy ta kolejka już się buduje, czy ten projekt jest realny, czy będą z tego pieniądze? I już teraz odpowiadam. Została już rozpoczęta budowa na Białorusi. Prototyp zostanie ukończony w roku 2017. Natomiast również budowa ruszyła już na Australii i prototyp ma być ukończony w roku 2018 w Australii. To jest nowa informacja.
I też jeszcze co wiemy, ostatnio ze Skyway podpisał również umowę minister transportu Słowacji. Wiele krajów oraz sama Unia Europejska również wyraziło chęć zamontowania u siebie takiej kolejki, z tym, że no, oni ciągle czekają na ten prototyp, tak? Czyli w tej chwili jak firma pokaże ten prototyp kolejki, no to w tym momencie te inne kraje po prostu przystąpią do inwestycji. Na razie obserwują, co się dzieje. I idziemy dalej. Co z tego dla Ciebie wynika? Tak naprawdę no, Skyway jest to niesamowity projekt. On po prostu niezależnie od tego, czy Ty będziesz w tym uczestniczyć, czy nie będziesz uczestniczyć, tak czy siak będzie ta technologia rozwijana, ponieważ już jest rozwijana od 39 lat. Bo tak naprawdę Ty decydujesz, czy chcesz dołożyć do tego projektu swoją cegiełkę, a potem uczestniczyć w zarobkach firmy, tak? Kiedy ta kolejka będzie słynna już na całym świecie. Już teraz de facto jest o niej głośno, tak? Teraz firma była na tych międzynarodowych targach transportu, w zagranicznych mediach, w zagranicznych gazetach, radiu, telewizji, po prostu cały czas o tym jest mowa. No w Polsce okej, wiele osób mówi, dobra, ale co z tego, skoro w Polsce jest cisza? Że tak powiem, cisza grobowa. No generalnie no, na razie tak jest, ponieważ ja uważam osobiście, że jeśli w Polsce zacznie się o tym mówić, że jest taka kolejka, no to w tym momencie po prostu no, to już będzie za późno na udane inwestycje w ten projekt, bo wtedy jak naprawdę już to polskie to nawet dotrze, tak, no to po prostu, że tak powiem, no wtedy już na pewno będzie po ptakach, bo ta akcja już pewnie i cena będzie na pewno wysoka, a właśnie o to chodzi, żeby kupić je nisko, a sprzedać wiadomo, jak już ta cena będzie bardzo wysoka. Także teraz powiem Ci oczywiście o tym, jak będzie wyglądał procentowo Twój udział w zarobkach firmy, jeśli oczywiście zdecydujesz się tutaj na współpracę z nami. Jeszcze dwa słowa o twórcu projektu. Twórcy projektu, przepraszam, i osoba, które ogólnie są zaangażowane w rozwój, tak? Akurat tutaj, jak byłam na targach, to nie poznałam tutaj osobiście Anatolii Junicki, bo niestety właściciela nie było, ale wysłał wszystkich swoich zastępców, których tylko miał do dyspozycji. Ale no generalnie co nie można powiedzieć, jest to geniusz. No, jeśli ktoś wymyślił 140 wynalazków, no to ja uważam, że chyba to mówi samo za siebie i w sumie nie można, nie należy tutaj już nic dodawać. Po prostu jest to osoba, która no po prostu wymyśla rzeczy, tworzy, kreuje, zmienia rzeczywistość, tak można powiedzieć. No i robi to z ogromną determinacją, bo jeśli ktoś robi coś od 39 lat i robi to cały czas nieprzerwanie, to znaczy, że ta osoba po prostu dąży do celu, wie, gdzie chce dojść, no i po prostu to byłoby szaleństwo, gdyby ten projekt nie został ukończony, tak? Pomyśl, poświęciłeś na coś 40 lat. Więc jest oczywiste, że chcesz to doprowadzić jak do najszybszej realizacji. I w tej chwili jeszcze tutaj poznałam osobiście kolejną osobę, która współtworzy ten projekt, Wiktor Baburin. Jest to prawa ręka właśnie Junickiego, jest to wicedyrektor do spraw inwestycji oraz osoba odpowiedzialna za rozwój i rozbudowę ekotechnoparku w Białorusi. Czyli to jest właśnie ta budowa tej kolejki, która już się zaczęła na Białorusi i ten Wiktor tutaj jest za to odpowiedzialny. Potem też jeszcze osoba, którą poznałam osobiście, Rod Hook. Jest to po prostu australijski milioner, który zobaczył tą szansę. Jak tam nam to tutaj opowiadał na konferencji, to po prostu powiedział, że dostał maila od kogoś i w sumie chciał to zignorować i miał do wyboru dwie opcje, tak? Jak dostajesz maila, to albo odpisujesz, ignorujesz, albo wręcz klikasz i usuwasz, tak? To w sumie trzy opcje. No i akurat chciał już chciał skasować tego maila na temat Skywaya, ale jakby ręka mu zadrżała i koniec końców się tym projektem zainteresował, no i teraz de facto on buduje tą kolejkę w Australii, tak? Czyli zobaczcie, jak taka jedna mała rzecz może zmienić też czyjeś życie, bo widać, że ten Rod Hook, jak go poznałam, po prostu tym projektem żyje, tak? On kiedyś też był jakby tutaj dyrektorem generalnym do spraw kolei w Australii, też zajmował się tam budową autostrad. W tej chwili sam jakby tworzy tą kolejkę Skyway na Australii. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że to jeszcze to nie jest, on nie występuje jako przedstawiciel rządu, występuje po prostu jako osoba, która posiada olbrzymią wiedzę i doświadczenie, jest na razie prywatnym inwestorem, ale jego plany są bardzo szeroko zakrojone. Pokazywał nam, że tak naprawdę chce
tym momencie zrobić taką kolejkę od Melbourne do Sydney, tak? Czyli do dwóch największych miast praktycznie w Australii. I chcę, żeby ta kolejka właśnie była pomiędzy tymi miastami. To jest takie, widzę, takie marzenie jego życia. I w tym momencie po prostu no, też już były badania wśród Australijczyków prowadzone, czy chcą takiego rozwiązania. No, oczywiście, że chcą, ponieważ w tej chwili od Melbourne do Sydney się jedzie praktycznie 9 godzin. Godzin, tak? A jeśli byłaby taka kolejka, która pędzi z szybkością na przykładowo 500 km na godzinę, no to wiadomo, że czas podróży by się znacznie skrócił. A co dzisiaj jest najcenniejsze? Oczywiście czas, no i informacje, tak? I w każdym razie, no, o to chodzi, że też gdyby była taka kolejka nadziemna, też nie niszczyłoby to bogactw naturalnych, jakie są w Australii, bo tam jest bardzo wiele, jak wiecie, no, takich pastwisk, tak, i w tym momencie nie trzeba by było tych terenów naturalnych zielonych niszczyć, gdyby powstała taka kolejka. Czyli na razie są po prostu z tego same plusy. Co dalej? Jeszcze tutaj o innych inwestorach. No, co warto powiedzieć? Na ten moment mamy 100 tysięcy inwestorów, którzy zainwestowali po prostu w ten projekt, natomiast 300 tysięcy osób zapisało się na same darmowe akcje, czyli no nie wykupiło jeszcze pakietu, jeszcze oczywiście, a po prostu dostało 100 darmowych akcji za sam zapis do firmy. No, co warto wspomnieć, że tutaj de facto kto tu inwestuje, tak, osoby, które po prostu no, znają się na rzeczy i wiedzą, że takie tematy to naprawdę po prostu no, trzeba chwytać na gorąco, żeby potem nie płakać, tak jak było na przykład sytuacja z Bitcoinem, że jeśli ktoś nie kupił Bitcoina zawczasu, to teraz niestety jakby może żałować, tak, ponieważ kiedyś Bitcoina na przykład się dostawało za lajka na Facebooku, a w tej chwili Bitcoin wiadomo jest, mógłby wyżywić, tak powiem, całą rodzinę, bo no, w tej chwili kosztuje $600, tak, czyli to na nasze będzie około powyżej 2000 zł. No i w tej chwili tak samo jest właśnie z tymi akcjami, że jest to podobna okazja. Tutaj właśnie tak ekonomiści z Rosji w to inwestują, liderzy partii. No i generalnie widać, że to są osoby, które posiadają bardzo dużą wiedzę na ten temat. Teraz jeszcze tutaj o tych międzynarodowych targach transportu, w których również uczestniczyłam, chciałam powiedzieć. Firma na tych targach przedstawiła prototypy w skali 1 do 1, tak? Czyli no, po prostu można było zobaczyć de facto, jak będą wyglądać te kolejki w przyszłości. No wiadomo, że nie było tu jeszcze coś takiego, że po prostu te kolejki wisiały na szynach, w przestworzach i mogliśmy się tą kolejką przejechać. No niestety jeszcze nie, ale już pokazano nam właśnie te wagony, czyli te prototypy po prostu tych wagonów. I czyli to mogliśmy sobie dokładnie do nich wejść i zobaczyć, jak będzie to od środka wyglądało. Generalnie na stanowisko Skyway na tych targach cieszyło się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem w porównaniu do innych firm, które się tam wystawiały. Często firm w zasadzie, które już mają po prostu markę wyrobioną, tak? Mówisz nazwy tej firmy, wszyscy wiedzą, o co chodzi. To właśnie tam, że tak powiem, może nie, że były pustki, no ale jednak największym takim zainteresowaniem cieszyło się nasze stanowisko, co oczywiście mnie bardzo cieszy. Co więcej, tą firmą byli zainteresowani nie tylko prywatni inwestorzy, ale również przedstawiciele innych firm, na przykład takich jak Siemens. I też tutaj, co warto wspomnieć, to stanowisko konkurencji właśnie tej Hyperloop od firmy Tesla, czyli to jest taka konkurencyjna kolejka do tej naszej, to też wyglądało dosyć blado i zdecydowanie Skyway się cieszył dużo większym zainteresowaniem. Jeśli ktoś chce, to tutaj też jest link do po prostu takiego dwuminutowego filmiku, jak wypadło Skyway na targach transportu. Zaraz Wam jeszcze ten link przekleję. Jeśli ktoś po prostu ma ochotę, będzie mógł sobie obejrzeć tutaj w wolnej chwili taki filmik, jak po prostu to, jak dokładnie po prostu to, co tam wyglądało. Oczywiście, jeśli ktoś tutaj, nie wiem, poleca, zaprasza do tego programu, może sobie też potem wykorzystywać w celach promocyjnych ten filmik, nie ma problemu, tak? Generalnie to są 2 minuty, też nie chciałam robić filmiku, nie wiadomo na ile, że tak powiem, długości, bo potem ludzie po prostu nie oglądają tych filmików. No taka jest prawda, że każdy swój czas szanuje i zresztą ja to rozumiem doskonale. Teraz tak, jak ty możesz na tym zarobić, tak? Żeby uświadomić tobie po prostu, jaka jest okazja to, no to trzeba po prostu powiedzieć, że tak, że no musimy sobie zdać sprawę, że firma mogła zrobić coś takiego, że po co nam dawać zarobić, a nie lepiej podzielić cały ten przysłowiowy tort między tak zwane grube ryby i nie dopuścić jakby tutaj do stołu, tak, takich małych inwestorów.
No ale jednakże firma właśnie zrobiła tak, że pomyślała o ludziach, tak? Chciała zarobić, się dać zarobić ludziom także takim jak my. I też trzeba powiedzieć uczciwie, że firma właśnie od tego zaczęła, czyli zaczęła, żeby wystartować z tą budową, która już ruszyła i jest w trakcie i idzie zgodnie z harmonogramem, to na początku zaczęła zbierać takie cegiełki od ludzi po prostu, prywatnych inwestorów, żeby dołożyli się na rozbudowę tego projektu, tak? Czyli po prostu to było na zasadzie właśnie tak zwanego crowdfundingu, czyli tutaj osoby dawały datki na rozbudowę tego projektu. A dlaczego dawały te datki? Bo widziały po prostu w nim olbrzymi potencjał, również nie tylko potencjał taki ekonomiczno, powiedzmy tutaj technologiczny, ale również potencjał dla samych siebie, że teraz dasz cegiełkę, a w przyszłości to ci zaprofituje i będziesz po prostu mógł mieć taką małą z tego, powiedzmy, emeryturkę, tak? No i firma tak właśnie zaczynała 3 lata temu już zbierać te cegiełki, bo oczywiście jak sam projekt, jak mówiłam, no to jest już rozwijany od 39 lat, tak, ale potem dopiero zaczęto realnie takie działania, no takie powiedzmy już nie na papierze, tylko w rzeczywistości, to właśnie 3 lata temu. I to właśnie poprowadziło Skyway do tego wielkiego sukcesu. Ja uważam, że to wystąpienie firmy Skyway na tych targach to jest naprawdę dla nich olbrzymim sukcesem, bo pomyślcie sobie, wcześniej ta idea była tylko w ich głowie, była w głowie twórcy, a on doprowadził do tego, że to zaczęło po prostu nabierać znamion po prostu realności, że już są te wagony, a już niedługo zostanie skończony ten prototyp. Czyli to jest naprawdę bardzo duży sukces. Zwłaszcza, że no de facto jakby też wszystko to jest też dzięki ludziom, którzy kiedyś przed 3 laty zdecydowali się dać tą swoją cegiełkę na to, żeby po prostu uwierzyli w ten projekt, uwierzyli, że coś z tego będzie i dali swoją cegiełkę, żeby ten projekt się rozwijał. No i kiedyś, jak to tutaj wystartowało, no to był taki dyskont, że za $1 dawano 2500 akcji, tak? Czyli ty mi daj dolara, to pójdzie w budowę tej kolejki, ja ci dam 2500 akcji, tak? No, czyli tak to tutaj się zaczęło. Taką cenę sobie ustalono. Po roku już jednak okazało się, że więcej jest inwestorów, czyli wiadomo, jest większy przepływ tego pieniądza, no to podwyższono już cenę tych akcji i okazało się, że za jedną akcję dostawałeś już 1500 akcji i ryzyko dalej oczywiście było duże, tak? No bo w sumie już ludzie wrzucali pieniądze w coś, co jeszcze jakby nie zaczęło się budować. Ale w tej chwili no już jakby ta budowa cały czas już się tutaj, no jest jakby w trakcie realizacji i w tej chwili mamy już za $1 200 akcji. Ryzyko tak naprawdę spada coraz szybciej. Za rok natomiast za $1 dostaniemy 20-30 akcji, a na koniec roku takie są przewidywania ekspertów, jak tylko ten prototyp zostanie ukończony, to już będzie ta cena, na którą wszyscy czekamy. To jest ta minimalna cena, na którą wszyscy czekamy, tak? Czyli $1 i jedna akcja. I teraz Dawid pisze tutaj, że wykorzystałam informację od niego, tak? No to ja się cieszę bardzo, tak? W sumie to jest informacja od ciebie, Dawid. Po prostu, bo też osoby, które nie mają rozeznania na giełdzie, no to też nie wiedzą, czy ten $1, jedna akcja to jest taka cena normalna, czy to jest taka cena bardzo duża, czy jak to, do czego to można porównać. Ja to właśnie porównuję, że to jest jak najbardziej realny projekt, ponieważ tutaj właśnie dzięki Dawidowi. Nie sprawdzałam tego wcześniej. Dowiedziałam się, że jak PZU nasze polskie wchodziło na giełdę, to jedna akcja to było 312 zł, tak? Więc widać, że po prostu to jest ta cena, $1, jedna akcja, to jest tak naprawdę bardzo ta cena zaniżona i dlatego jest ona jak najbardziej realna, tak? To jest taki pesymistyczny scenariusz, można powiedzieć. No skoro nasze PZU wchodziło 312 zł za jedną akcję, no to jak najbardziej, a Skyway może wejść po $1, jedna akcja, tak? I w tym momencie oczywiście to jest cena minimalna. Teraz ktoś na pewno zada to pytanie, czy to znaczy, że już pod koniec roku 2017, kiedy jedna akcja będzie równa ten $1, będziemy mogli wtedy z tych akcji zarabiać. No i oczywiście, jeśli ktoś tutaj uważnie słucha tej prezentacji, to już wie, że zarabiamy na czym? No na wzroście akcji, tak? Wzroście ceny akcji. No i proste wyliczenie jest takie. Jeśli akcja kosztuje w tej chwili 2 centy, to przy założeniu, że niedługo będzie warta jedna akcja $1, mamy to też zagwarantowane w umowach, które podpisujemy przy rejestracji, to my zarabiamy 5000% przebicia. 5000% przebicia. I co dalej?
Ale oczywiście no, na to będziemy jeszcze musieli po prostu, wiadomo, chwileczkę poczekać, tak? No i jak to się mówi, na wszystko, co jest dobre, to trzeba po prostu poczekać, bo mimo, że pod koniec roku 2017 będzie już ta szacowana wartość akcji, 1 dolar jedna akcja, to jeszcze nie będzie można ich sprzedawać, tak? No bo musimy, wiadomo, czekać na to, aż ta firma wejdzie na giełdę, tak? Znacząco, wiadomo, przyspieszy to wejście na giełdę to, kiedy ukończą tą budowę tych prototypów, tak? Czyli tak jak mówiłam, Białoruś ma skończyć budowę w 2017 roku, no czyli końcówka, a Australia w roku 2018. No i w tym momencie będzie dopiero zacząć, będzie można zacząć myśleć o tym IPO, tak, czyli Initial Public Offer, czyli to się nazywa pierwsza publiczna oferta akcji na giełdzie, czyli to jest taka cena emisyjna. Po wejściu na giełdę będzie można odsprzedawać wszystkie posiadane akcje w firmie. Czyli to też jest taka ważna informacja, że jeśli na przykład ktoś uzna tak, że ok, firma weszła na giełdę, ale na przykład ty już masz dosyć, nie chcesz mieć już tych akcji, bo zaraz powiem, dlaczego warto je mieć jednak, tak? Czyli ich nie sprzedawać od razu. Powiesz, że jednak nie chcesz się pozbyć tych akcji i tak dalej, no to możesz odsprzedać wszystkie swoje akcje firmie po tej cenie, która będzie wtedy na giełdzie, tak? Czyli będzie 1 dolar jedna akcja. Wtedy po prostu możesz te akcje firmie odsprzedać lub tam ewentualnie, jeśli firma nie odkupi, no to odkupi na przykład jakiś duży inwestor. W pierwszej oczywiście kolejności kierujemy się z takim zapytaniem do firmy, bo ja się wyraźnie zapytałam właśnie osoby decyzyjnej w firmie, co będzie można zrobić z tymi akcjami. To będzie już po prostu no, firma odkupi, a jak firma nie odkupi, to odkupi duży inwestor, który jest w komitywie z firmą. Tutaj Dawid zadaje pytanie. Wiesz co, Dawidzie, jest pytanie na koniec. Czy tak jak wczoraj na webinarze OMG twierdzi, że dywidendy miesięczne będą wypłacane w kwocie 5 tysięcy za milion akcji? Tego to ja, wiesz co, no nie jestem w stanie Ci tutaj powiedzieć. No skoro Andrzej tak powiedział, no to musiał mieć taką informację. No bo właśnie teraz mówimy tak o tym, że jeśli ktoś na przykład nie będzie sprzedawać tych akcji firmie i będzie po prostu je mieć, tak? Będzie je mieć, no to w tym momencie będzie otrzymywać z tego tytułu miesięczne dywidendy i wartość tych miesięcznych dywidend jest ściśle uzależniona od po prostu tego, jaka jest cena akcji na giełdzie, tak? Czyli tutaj Dawid mówi, że będzie w kwocie 5 tysięcy za milion akcji. No wydaje mi się to całkiem nawet prawdopodobne. No to jest to bardzo, że tak powiem, optymistyczny scenariusz, ale może tak rzeczywiście być. No to jeszcze tam, ja się akurat nie pytałam o tą dokładną wartość tych dywidend, ale skoro tak Andrzej mówi, no to na pewno tak będzie. I teraz po prostu w tym momencie, no wiadomo, że jak to na giełdzie, tak, cena akcji się może zmieniać, a my po prostu będziemy cały czas dostawać o, no to widzisz, no to są szacunki Andrzeja, to nie jest potwierdzone info w firmie. No to widzisz, ja się pytałam też o to i nikt mi dokładnie nie powiedział, jaka będzie wartość tych dywidend. Mi raczej powiedziano, że to będzie ściśle uzależnione od tego, jaka będzie cena akcji na giełdzie, tak? No ale wiadomo, że im ktoś ma więcej akcji, tym będzie wyższą wartość tej dywidendy otrzymywał, tak? Jeśli oczywiście nie sprzedasz od razu tych wszystkich akcji. No i teraz w tym momencie jakby sam musisz zdecydować po prostu, czy chcesz rzeczywiście z każdej zainwestowanej złotówki otrzymać 5 tysięcy złotych zwrotu, bo de facto no, zarabiamy 5000%, tak? Czyli jakby to już jest pytanie do ciebie. A potencjał wzrostu tych akcji jest oczywiście olbrzymi, ponieważ jeśli wszystkie podmioty, które zadeklarowały, że zainwestują w tą kolejkę, realnie w nią zainwestują, no to można sobie wyobrazić, co tu się będzie działo. Jaka ilość akcji jest łącznie przeznaczona dla inwestorów? Bardzo dobre pytanie. Właśnie o tym tutaj będzie mowa. 400 miliardów. I w tym momencie no, 400 miliardów jest jakby dla inwestorów, a 400 miliardów ma jeszcze dodatkowo tam właśnie firma. Wydaje się to bardzo duża liczba, ale tak naprawdę tak nie jest, bo jeśli przyjdzie jeden duży inwestor, to w tym momencie no, może wykupić bardzo dużo akcji, więc dlatego w którymś momencie po prostu tych akcji zabraknie, tak? Więc dlatego warto tym bardziej się spieszyć, a ponadto niedługo, na początku października,
będzie podwyżka cen akcji, tak? Czyli jeśli ktoś by chciał, no to lepiej jeszcze wiadomo przed, no tutaj de facto przed poniedziałkiem, wtorkiem, nie wiadomo dokładnie, kiedy będzie ta podwyżka, ale jest już została zapowiedziana oficjalnie. Tutaj jeszcze Tomek pyta, czy są jakieś gwarancje? No pytania mieliśmy na końcu, ale dobra. Tomek pyta, jaka jest ilość akcji łącznie przeznaczona dla inwestorów? To już odpowiedziałam. Tych akcji jest tyle pewnie, tych akcji tyle pewnie nie będzie po wejściu na giełdę. A dlaczego ty tak uważasz? Nie rozumiem, Dawid. Czy są jakieś gwarancje? Może gwarancje bankowe firmy? Co do gwarancji, to tak. No, rejestrując się w firmie, jest tam po prostu w tej umowie takiej, którą podpisujemy przy rejestracji, jest taki paragraf właśnie na temat tego, że firma wejdzie po tej obiecanej cenie 1 dolar jedna akcja na giełdę i ktoś, kto studiował dokładnie tą umowę, którą podpisujemy przy rejestracji, oczywiście cała jest po rosyjsku, to może sobie tą informację tam znaleźć, tak? Jeśli chodzi o gwarancje bankowe firmy, no to wątpię, żeby firma dawała takie gwarancje, ponieważ tak, wiadomo, że ryzyko technologiczne, ryzyko inwestycyjne w ten projekt naprawdę z każdą chwilą się zmniejsza. Jest też ryzyko polityczne, wiadomo, ale to też zostało zminimalizowane tutaj, więc generalnie no, firma po prostu nam tutaj takie rzeczy tutaj zagwarantowała i widzę, że robią wszystko, absolutnie wszystko, żeby program, żeby ten projekt po prostu zakończył się sukcesem. Ja go w niego mocno wierzę. Oczywiście nic nie jest pewne na 100%, ale powiedzmy na 99% uważam, że to wszystko ma ręce i nogi. I teraz po prostu, jeśli jeszcze nie jesteś tutaj zarejestrowany, no to w tym momencie skontaktuj się z osobą, która Cię zaprosiła na ten webinar. Tutaj jeszcze kolejne pytania. Wydaje mi się, że to zbyt wielka ilość akcji. Nie, to nie sądzę, żeby to była zbyt wielka ilość akcji. Jest ograniczona ilość akcji. No i 400 miliardów tak naprawdę, no to nie jest dużo, bo jeśli znajdą się tacy kozacy, tak w cudzysłowie, czyli bardzo grube ryby, które wykupią dużo akcji, to nie jest wcale duża liczba. Firma na Białorusi, czyli poza UE. No to jest właśnie bardzo dobre pytanie, ponieważ jakby tak, tutaj tak, kolejka jest budowana na Białorusi. Przedstawicielstwo firmy w sumie jest w Rosji, ale de facto biuro mają na Białorusi, ale oficjalne takie biuro, takie zarejestrowane po prostu, no to jest w Londynie, tak? Czyli oficjalne takie biuro jest w Londynie, czyli jakby można powiedzieć, że tutaj, no w sumie Wielka Brytania, czy teraz jest w Unii Europejskiej, no jeszcze jest, powiedzmy, ale jest Brexit właśnie. Dobra, no w każdym razie, no nieistotne, ale jednak Wielka Brytania to jest cywilizowany kraj, tak? De facto, no jakby też nie wiem za bardzo, co tu tutaj chciałeś wyrazić przez tą myśl, tak, że coś jest poza Unią Europejską, bo o Unii Europejskiej teraz nie będziemy się rozwodzić, ale tu każdy ma różną opinię, tak? Więc tutaj de facto ważne, że biuro jest po prostu w Londynie, tak? Taka jest informacja i teraz nie będziemy tego omawiać. Dobrze, teraz kończymy tutaj webinar, a potem będziemy jeszcze odpowiadać na pytania. Oprócz zarobku z giełdy istnieje oczywiście drugi sposób zarabiania. Jak się pewnie domyślasz, zarobek, który pochodzi z tytułu zaproszenia innych osób do zakupu udziału w firmie. Prowizje sięgają wielu poziomów w głąb, bo firma chce sowicie wynagradzać osoby, które zapraszają inwestorów. Nagradza nie tylko rozdając jakby akcje, ale i gotówkę, ponieważ są naliczenia, jeśli kogoś zaprosisz, dostaniesz i akcje, i gotówkę, którą możesz od razu wypłacić. Oczywiście zapraszanie nie jest obowiązkowe. Jeśli na przykład natomiast kogoś zaprosisz i na przykład nie inwestujesz tego dalej w akcje, tylko chcesz realnie wypłacić pieniądze, no to oczywiście ja też Ci mogę dać filmik, w jaki sposób na przykład ja robię wypłaty. Bo też oczywiście sporą część jednak inwestuje dalej, ale no wiadomo, też po prostu jeśli ktoś potrzebuje, chce wypłacić, to oczywiście mogę dać mu taką informację, ale to jest wiadomo tylko z prowizji z programu partnerskiego, tak? W tej chwili można wypłacać. Tak naprawdę, jeśli sam uwierzysz, że ten projekt jest wartościowy, jest to szansa, jaka zdarza się tylko raz za naszego życia, nie będzie dla Ciebie problemem zaprosić kogokolwiek. Ty po prostu nikogo nie rekrutujesz, po prostu pokazujesz możliwość, którą Tobie wcześniej ktoś pokazał. Jestem osobiście wdzięczna za to, że mnie mój sponsor zaprosił do tego projektu, pokazał mi coś innego. Mnie bardzo cieszy, że to nie jest taki projekt wydmuszka, tak? Bo po prostu no, można tam pojechać, w każdej chwili możesz pojechać na Białoruś, jeśli ktoś ma ochotę.
może również pojechać do Australii, tak? Zobaczyć, że kolejka rzeczywiście jest zbudowana, właściciel chętnie spotka się też z każdym, naprawdę, tylko trzeba wtedy przyjechać do tego biura jakby na Białorusi, tak? Bo oni mają właśnie to biuro na Białorusi i w Londynie. Ale tam na Białorusi właśnie jest właściciel, który tam nadzoruje też tą budowę. Więc zapraszam jak najbardziej. Dla chętnych też osób mamy też system do zapraszania jakby na automacie w języku polskim i angielskim. To jest taki system, który po prostu no, może Ci pomóc tutaj w zapraszaniu. Jeśli byś chciał taki otrzymać tutaj, to po prostu napisz do mnie, czy tam nie wiem, na Skype, czy na Facebooku, albo po prostu na maila. I napisz po prostu do mnie, taki system oczywiście możesz otrzymać. To jest takie coś, że nie wiem, jeśli jesteś w jakichś innych programach zarobkowych, chciałbyś promować, to de facto ja Ci po prostu podam takie linki, on ten system będzie robił, że tak powiem, roboty dla Ciebie. Mamy też w języku angielskim, tak? Okej, teraz tutaj jeszcze może tak dwa słowa o tym programie partnerskim, bo nie chcę tutaj tak za bardzo przedłużać. No generalnie mamy wiele takich kwalifikacji, czyli no jest to bardzo program partnerski rozbudowany. Jeśli nawet zarejestrowałeś się za darmo, tak? Jeszcze nie wykupiłeś swoich udziałów, chociaż to jest oczywiście polecane, no bo o to tutaj chodzi w tym projekcie, to masz możliwość już w tym momencie, zanim jeszcze dokonałeś zakupu, zarabiać z czterech poziomów struktury. Pierwszy poziom to jest 15% w gotówce, to jest bardzo dużo, i 7,5% w akcjach. OK, i teraz kolejny poziom to mamy już konsultant. Już w tym momencie, jeśli zainwestowałeś 100 dolarów i w Twojej generacji, czyli strukturze istnieją osoby, które też zainwestowały 100 dolarów, to już Ci się odblokowuje piąty poziom zarabiania. OK, teraz kolejna kwalifikacja, lider. Lider już musiał zainwestować 200 dolarów i również zaprosił osoby, które zainwestowały 200 dolarów, co najmniej 3. Wówczas, jeśli spełnił te warunki, odblokowuje mu się 6 poziomów zarobienia. Teraz kolejny. To już jest master. Master musiał pomóc 3 liderom zarabiać naprawdę fajne pieniądze w tym projekcie, ponieważ no, jeśli już jesteś na poziomie master, to naprawdę tutaj są bardzo fajne zarobki, ale już zresztą na poziomie lidera są naprawdę fajne zarobki, także warto naprawdę, bo są osoby, które po prostu mogą się z tego, de facto mogłyby się z takich zarobków utrzymać, tak, ale wiadomo, że to trzeba też poświęcić trochę pracy i przekazać ludziom po prostu tą ideę. No w każdym razie master to jest osoba, która pomogła 3 osobom naprawdę dobrze zarabiać, 3 liderom i w tym momencie teraz za to, że ona im pomogła, to weszła na wyższy poziom jakby tutaj zarabiania. Czyli po prostu tutaj, żebyś ty zarabiał, musisz pomóc swoim ludziom, żeby oni zarabiali. I teraz ekspert. Ekspert już w tym momencie zarabia do 20 poziomów, ale wiadomo, też musi osobom pomóc. On pomaga po prostu 3 liderom tutaj, nie 3 liderom, tylko 3 masterom po prostu zarabiać, tak? Czyli w tym momencie tak to wygląda. No i ma 20 poziomów zarabiania. No i jeszcze ostatni top ekspert, no to już 24 poziomy zarabiania, ale musi mieć też 3 ekspertów, tak? Czyli generalnie tak naprawdę wystarczy tutaj, jeśli byście oczywiście chciał się wspinać po tej karierze, to tak naprawdę wystarczy mieć 3 osoby i cały czas im pomagać, rozbudowywać sieć. Jeśli oczywiście chcesz mieć coraz większe zarobki, to naprawdę nie jest dużo, 3 osoby. I teraz tak, dodatkowy bonus za ilość wykupionych pakietów przez osoby w Twojej strukturze, czyli jeśli po prostu w Twojej strukturze osoby kupują te pakiety i po prostu przedłużają jakby pakiety, no bo wiadomo, że to są pakiety ratalne. No ja tutaj o pakietach właśnie nic nie powiedziałam, ale to każdy jak się zaloguje na swój back office, to widzi tam pakiety ratalne i pakiety jednorazowe. No i naprawdę są najtańszy taki pakiet ratalny jest 25 dolarów miesięcznie, ale no one tak naprawdę bardzo mało Ci tych akcji gwarantują, bo masz w tym momencie 26 tysięcy akcji, tak? Czyli sobie przelicz. 26 tysięcy akcji razy 1 dolar potem, no to jest 26 tysięcy dolarów, więc czy nie lepiej jednak się zastanowić nad tym wyższym pakietem, na przykład 50 tysięcy akcji, 50 dolarów miesięcznie przez 8 miesięcy i w tym momencie już masz więcej udziałów, tak? No to po prostu to jest okazja jedna na 100 lat.
No i teraz tutaj jeszcze wracając do tego planu marketingowego, jeśli po prostu tutaj zapraszasz osoby i jest obrót w twojej strukturze, to firma ci dolicza dodatkowe procenty do zarobku. Okej, teraz trzy najczęściej zadawane pytania. Czy ten projekt jest realny? No, jeśli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Oczywiście ryzyko w każdym biznesie jest zawsze, ale jak sam widzisz, po prostu tu jest tyle tych międzynarodowych podmiotów już zaangażowanych, że ja uważam, że ten projekt ma wszystkie znamiona, żeby odnieść szybki sukces. Międzynarodowe targi transportu, w których uczestniczyłam osobiście, potwierdzają fakt, że jest to po prostu przedsięwzięcie jak najbardziej realne. Ok, i teraz, kiedy firma wejdzie na giełdę, kiedy otrzyma swoje dywidendy? Tak jak mówiłam wcześniej, jak firma zakończy prototyp w 2017 roku, może podpisywać pierwsze kontrakty, no i to przyspieszy znacząco jej wejście na giełdę. Szacując jednak termin, na pewno nie będzie to wcześniej niż 2018 rok, no ale jak mi to dzisiaj jedna osoba powiedziała, czas tak czy siak upłynie, więc czy tego chcesz, czy nie, to generalnie no. Trochę czasu trzeba będzie poczekać, ale myślę, że warto. Po rozmowie z właścicielami została potwierdzona, no w sumie logiczna informacja, że jak tylko będą po prostu podpisywane te pierwsze kontrakty sprzedażowe, no to przyspieszy proces wejścia na giełdę, bo firma musi zarabiać. Jak firma będzie dobrze zarabiać, zarabiać będziemy i my. Oczywiście już teraz oni, że tak powiem, szukają cały czas, jakby promują swój projekt na całym świecie. Na całym świecie, tak. Czyli szukają potencjalnych inwestorów. No i ostatnie pytanie. Jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? Firma jest spółką akcyjną, ma pozwolenie na sprzedaż udziałów, ma też międzynarodowy numer papierów wartościowych. Po wysłuchaniu tej prezentacji sam widzisz, ile tutaj podmiotów się zaangażowało. I tak jak mówię, no w tej chwili wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, czyli jest naprawdę realizowane 100% tak, jak było założone, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Wiadomo, że trochę czasu trzeba tutaj poczekać, no ale na to, co jest dobre, warto zawsze poczekać. Jeszcze tutaj ostatnie kwestie techniczne, jeszcze potem przejdziemy do Waszych pytań. Po prostu po zakupie zawsze pamiętasz, wypełniasz certyfikat udziałowca w firmie, podajesz tam swoje dane, żeby firma wiedziała, że ty to ty. Certyfikat wypełnia się od razu po zakupie pakietu jednorazowego, a po zakupie pakietu ratalnego dopiero po spłacie wszystkich rat. No i trzeba też przesłać skan dowodu osobistego oraz potwierdzenie swojego adresu, jakiś rachunek za prąd, internet, tak? Czy tam nawet wyciąg z konta bankowego, czy tam jakieś potwierdzenie jakiegoś przelewu, żeby po prostu był twój adres, tak? Możesz też zamówić certyfikat z domu, ale nie trzeba. Ja się też dowiedziałam, że jeśli prowadzisz firmę, możesz taki certyfikat sobie po prostu potem na przykład zaksięgować, tak? Oczywiście, jeśli masz sprytną, że tak powiem, księgową, która ci to w odpowiednią szufladkę w twojej firmie tutaj jakby zaszufladkuje, tak? Teraz tak, jeśli nie masz jeszcze konta, skontaktuj się z osobą, która zaprosiła Cię na ten webinar, tak? Tak mówię, niestety, ale cena akcji idzie do góry i to też nie jest takie coś, że to jest chwyt marketingowy, bo już jedna podwyżka akcji de facto była, tak? W tym roku. Także no, myślę, że jak firma powiedziała i to jeszcze wprost, w żywe oczy nam ci przedstawiciele firmy powiedzieli, że cena pójdzie do góry, no to myślę, że rzeczywiście pójdzie do góry. No i teraz lepiej, wiadomo, pospieszyć się z zakupem udziałów. No i tutaj de facto teraz czas na Twoje pytania. Kiedy będzie zmiana dyskonta? Myślę, że na początku października. Dokładnie terminu nie powiedzieli, bo oni de facto powiedzieli co, że oni by już mogli wprowadzić zmianę tej ceny akcji od razu po targach, ale powiedzieli, że dadzą jeszcze tydzień na wstrzymanie, tak? No czyli no zobaczcie, w sumie tydzień to już de facto mija, tak? Czyli no ja myślę, że to może być na przyszłym tygodniu, szczerze mówiąc, więc no taką mamy informację. Okej, czy jeszcze jakieś tutaj mamy pytania? Tutaj w sumie trochę mało o tych udziałach powiedziałam, ale no to każdy jak sobie się zaloguje do swojego panelu, no to sobie zobaczy, tak, jakie są tam możliwości w tej chwili. Też jeśli chodzi o pakiety ratalne, tak, bo są osoby, które pytają się, a co jak się spóźni z ratą, tak? Czy ktoś mnie będzie gonił, czy jakaś windykacja będzie dzwonić? No odpowiedź jest taka, że nie. Możesz dostać SMS-a na przykład przypominającego o zapłacie. A jeśli się spóźnisz, no to nic się nie dzieje, chyba że się spóźnisz rzeczywiście tak, no więcej niż te 20 dni. No niektórzy mówią, że 25, ale lepiej mówić, że 20 dni. No to mogą ci pakiet po prostu anulować i potem jest rzeczywiście problem, bo problem z przywróceniem pakietu, tak?
Wyobraź sobie, że teraz na przykład jeśli zarezerwujesz jedną ratą pakiet po starych cenach, bo pierwsza rata, jeśli wykupisz pakiet, już rezerwuje po starej cenie pakiet. Jeśli teraz wykupisz, potem nie wiem, zapomnisz cokolwiek, no to anulują ci cały pakiet i niestety no już jakby nie możesz tego pakietu znowu kupić po starej cenie, tylko musisz kupić po cenie nowej, więc tutaj to przypominam. Teraz tak, Dawid pisze, Mariusz na naszym czacie na Skype wspominał coś, że na 99% w październiku ma pojawić się wielki inwestor, który wykupi resztę udziałów i firma zakończy sprzedaż udziałów. Wiesz coś na ten temat? Tak, wiemy już niestety, że to była plotka. No niestety to była plotka, czyli no okej, są inwestorzy, ale jeszcze nie pojawił się taki przysłowiowy, wiadomo, gigant, który by wszedł i już tutaj powiem rozwalił w cudzysłowie system, tak? Mówiąc kolokwialnie, no nie ma na razie takiego inwestora. No niestety to była plotka, tak samo jak plotka była niestety o tej giełdzie wewnętrznej, bo po prostu no, okazało się, że firma nie chce, żeby na przykład inwestorzy tacy powiedzmy jak my, tak, to sobie odsprzedawali te udziały, ale firma odkupi nasze udziały. Jeśli ktoś by chciał sprzedać te udziały, to będzie można sprzedać je firmie lub tam ewentualnie takim dużym inwestorom, bardzo dużym, których oni wskażą. Ok, czy jeszcze jakieś mamy pytanka? Jeśli ktoś by chciał ten system do polecania, który pokazywałam, to też mogę podesłać, jeśli oczywiście go jeszcze nie macie. Czyli kiedy najwcześniej będzie można odsprzedać udziały w firmie? Myślę, że najwcześniej 2018 rok. Niestety trzeba będzie jeszcze tutaj jeden rok tutaj przeczekać. No ale zobaczcie, no już w sumie mamy koniec 2016 roku. Praktycznie za chwilę gwiazdka będzie. Jakoś się to przeczeka, tak? No, jeśli to by miały być pieniądze, które na przykład zapewnią tobie dobrobyt, naprawdę fajne te dywidendy co miesiąc, no to myślę, że warto po prostu się uzbroić w cierpliwość. Pewnie rzeczy się nie przeskoczy, bo to są, wiecie, budowa kolejki, to też ludzie no nie dadzą rady jakby wznieść tej konstrukcji tak w chwilę, tak? Wiadomo, musimy po prostu poczekać, jak to się mówi, nie od razu Rzym zbudowano. Dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Jeśli nie mamy pytań, to kończymy. Teraz nie wiem, jak tutaj będzie z tymi webinarami w kolejnym miesiącu, bo to jeszcze nie zostało ustalone. Też wiem, że Andrzej chyba robi też prezentację w Warszawie, tak? I w Łodzi chyba, tak? Co wiem o targach na Białorusi? No, tyle, że wiem, że się odbędą, tak? Jeśli ktoś jest zainteresowany, to też na czacie tam była informacja. No ja się niestety już nie wybieram, bo już byłam ostatnio na tych targach, więc tam akurat nie jadę, ale myślę, że jeśli ktoś pojedzie z naszej grupy, to na pewno zda relację. No firma ogólnie cały czas chce robić eventy promujące, bo no po prostu oni tym żyją, tak? Wiadomo też, że chcą zrobić firma event w Polsce, ale musi być minimum 200 osób uzbieranych, takich pewnych i wtedy wiadomo, że oni wtedy przyjadą. No i będzie ok. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania mamy? Dobra. Ok, no to czekam. Jeśli już nie ma pytań, to po prostu kończymy w takim razie. I wiadomo, wszystkie te webinary są też na kanale YouTube. Zaraz Wam podam linka. Też na przykład, jeśli Andrzej wczoraj prowadził ten webinar, no to oni właśnie wrzucają. Tam nawet zrobili taką zakładkę Webinar Polska, nie? Więc czyli w tym momencie już wszystkie webinary z Polski są wrzucane jakby do jednego koszyka, czyli fajnie to wygląda. Tutaj jest, zobaczcie sobie, możecie zobaczyć link webinar Skyway Polska. No i tutaj na pewno będzie nagranie. Dobra, no to dzięki bardzo. No to miłego wieczorku.